No, witam. Dzisiaj świątecznie, bo jest niedziela wielkanocna. Życzę Wam wesołych świąt. I chciałem opowiedzieć o tym, że mamy duże szanse na to, że uda nam się wyjść z systemu, jeżeli Neos zacznie działać jeszcze szybciej, jeszcze lepiej, to coraz więcej ludzi zacznie rozumieć, na czym polega nawet nie ekonomia, bo ekonomia to jest tylko taki mały fragment życia, ale na czym polega nasze życie, do czego mamy go, dlaczego mamy go przeżyć, po co? Niektórzy mówią, że to są pytania, na które nie ma odpowiedzi. Ale rzut oka na historię mówi nam, że są odpowiedzi na te pytania i w związku z tym myślę, że będziemy dalej działać i dalej będziemy próbować się uwolnić krok po kroku ze starego systemu i zabierać ze sobą jak najmniej tego badziewia, które jest w tym starym systemie, a które będzie dla Neosu takim obciążeniem. Bo oczywiście wiadomo, że nie da nam się oczyścić zupełnie. Zawsze coś się przyklei, zawsze coś, i to będzie praca, którą będziemy musieli wykonywać stale. A to będzie tak jak ze zmartwychwstaniem. Już ponad 2000 lat Chrystus zmartwychwstaje i za każdym razem coś innego jest do przerobienia, coś innego jest do przejścia, jakieś inne problemy, które my jako ludzie musieliśmy pokonać. Więc myślę, że poradzimy sobie i naprawdę jestem bardzo zadowolony z tego filmu dzisiejszego i z tego, że jest nas już tylu i życzę nam wszystkim, no i Tobie Mateuszu przede wszystkim jako pomysłodawcy i człowiekowi, który podpalił ląd, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego.